Cześć, cześć, dzień dobry, witamy was w nowym vlogu, tam jest Krzyś. Jak zawsze coś muszę dłubać. Dzisiaj z racji kwarantanny vlog będzie domowy i dzisiaj po raz drugi testujemy vlogowanie telefonem. Poprzednio próbowaliśmy to robić, ale na zewnątrz, no i jeżeli chodzi o dźwięk, było tak sobie, więc zobaczymy, jak będzie w domu. Krzyś zaczyna bawić się z listwami, a ja przechodzę do spraw kobiecych, jaki jest sprzątanie chałupy. Więc super. No co, sami powiedziałeś, że mam robić babskie sprawy. To takie kobiece, to by tam umiecie. No na przykład co? No facet tak nie potrafi sprzątać. Na przykład umyję garki w zlewie, ale nie umyję zlewu. Na przykład. Dobra, idę się umalować, co bym się z tego sprzątania pewniej czuła. Have you ever fallen out of love? We hide and play dumb or change the station to push turns into show. We get so clever at covering it up. Everyone knows our hearts in their holes, there's water in the bowl. Truth is I'm tired of lying to myself. I've been trying to figure out what went wrong. Oh, was it wrong all along? Truth is I'm tired of lying to myself. I've been trying. You ain't the one. Our time is up. I'm moving on. Just me and you, a table for two, but we're not saying much, baby. Jak ci się podoba? To teraz przechodzę do robienia babskich spraw. A pierwszą babską sprawą będzie posprzątanie pokoju do nagrywania. Makabra. Życzcie mi powodzenia. But I can't get em out. Truth is I'm tired of lying to myself. Ja się nie dorobiłam żadnego ładnego flakonika na pędzle i trzymam je w kubku. Terę. Truth is I'm tired of lying to myself. I've been trying. You ain't the one. Our time is up. I'm moving on. Zrobię przemeblowanie. Wyłączył prąd i urząd pojechał w poszukiwaniu stacji dokującej. Czekaj chwilę. Czekaj, Grażyna. Grażyna, jak już jeździsz, to wiesz. O, sprzątaj. O, się udełaś tutaj. A ja biorę się za sprzątanie garderoby. Większość tych pudeł jest po prostu pusta. Co, Dalunia? Posprzątamy tutaj? Trzeba by było, nie? Także o, znowu robimy przed. I teraz będzie po.
Słuchajcie, tak w ogóle to teraz sprzątając szuflady znalazłam dwa sprzęty, które przetestuję w tym tygodniu i za niedługo będzie recenzja na kanale. W ogóle o nich zapomniałam. I rzecz tyczy się tych dwóch produktów od Hofen. I tak, pierwsze to jest taki przyrząd do jakiejś jonizacji do twarzy, sauna do twarzy, więc to tego jestem bardzo ciekawa. Leży to chyba z pół roku, naprawdę, i zapomniałam o tym. Drugi sprzęt to lokówka, też od Hofen, więc też będzie teścior. No, a tutaj przekładam rzeczy na sprawdź to. Czas. Krzyś znalazł czapkę. No, a my sprzątamy i generalnie pakujemy rzeczy znowu do PCK, tylko zaczekają, aż będziemy mogli z nimi pojechać. No, trochę po przesegregowaniu wszystkiego się tego znalazło. Koniec nie jest do PCK. Koniec jest do wyrzutki. Tak, o, właśnie. Żeby ktoś sobie nie pomyślał. Patrzcie, co zrobiły dziewczyny z kojcem. O, proszę bardzo. Jedyne kojce, które przetrwały wszystko, to te. A każdy inny poprzedni wygląda właśnie w ten sposób. To to, Ali, to zrobiłaś? No. Wszystko do PCK. Nic ci za ciepło? Smurfie? Mówisz, że będziesz nie chodzić? Będę. Stylizacja na żula? Ja ją lubię. Wyglądasz jak Papa Smurf, przysięgam. Zajebista czapka. To chce mieć taką czapkę. Porobujesz sobie zdjęcie? Pokaż. Ale fajne! Krzysiu jest głodny. A dalej Alita przypomina mi kurczak. Alita. Kurczaku. Jaka szczęśliwa. Pachnie jak kura. Pachnie jak kura, no. Szczególnie jak się spoca. Pachnie jak kura. Jak robi kurczak? Pokaż jak robi kurczak. Pokaż. Jak robi kurczak? Ja ci dam kurczaka. Ja ci dam kurczaka. Tak robi kurczak? Ty smakujesz jak kurczak. Co ty robisz, Alitosu? Widziałam jak goldeny ładnie przychodzą tak pomiędzy nogi. Alitos, musisz przechodzić między nogi. Tak goldeny przychodzą. Ale nie Alita. Tak, o, dobry pies. No, dobra, chodźmy. Patrz jaki to jest burder. Mi się wydaje, że najwyższy czas się wyprowadzić. Mamy za dużo rzeczy. Tego się nie da posprzątać. Też tak uważam. Posprzątaj to. Kochasz mnie? To posprzątaj. Udowodnij swą miłość. Kochanie, miłość nie jest po to, żeby ją udowadniać. A po co jest? Żeby jej używać. Do czego? Jak mnie kochasz, to posprzątaj. Kotaku. Jak się skończy kwarantanna, to stwierdziliśmy z Krzysiem, że zrobimy sobie trip po wszystkich restauracjach. Znaczy taki McDonald's, KFC, Burger King. Pojedziemy do Czadry, bo tam pyszna jest, szaszłyczek jest. Do kina pojedziemy. Co jeszcze zrobimy? Masz kurz we włosach. Ja bym pojechał do Katowic na te takie drogie hamburgery po 80 zł jeden. A burżuje. Burżuje. Tyle oszczędzaliśmy przez ten czas, że możemy sobie pozwolić. Jak to się nazywało, to się jakoś nazywało. Nie wiem, ale zjadłem takiego i takiego hamburgera takiego. Takie święty, wiesz o co chodzi. Aleluja. Nie, proszę, jest takie światło i takie. Wiem. Wrzucę tutaj takie światło. No. Co wy robicie? Co tu jeszcze zostało? Mi po umycie podłóg na górze. No, ale to znaczy puszczę robota wszędzie. Ale umyję podłogę tylko w garderobie, bo tam są takie, wiesz. Całą resztę umyję robot. Dobra, czyli nic nie robisz. Czyli. Jasne. No twoje zadanie to jest tylko puścić i nalać wody, kochanie. Klepnąć to kiedyś czyli, tą błyszczącą dynkę? Czyli ogarnijmy dół. W międzyczasie jak się... A ja potem się będę sama bujać z górą. Ale przecież tylko robot na posprzątać. Nie, tam mam jeszcze poukładać wszystkie pudełka i podzielić to wszystko. Tu jest kamera, tu. Ale ja patrzę w twoje oczy.
A ja patrzę w kamerę, nie patrzę na ciebie. Więc patrzaj, patrzaj w kamerę, bo ja patrzę w kamerę i po prostu... Patrz, daj wyżej kamerę, będę patrzył ci w oczy. Jeszcze. Wyżej. Gdzie masz zabawkę? Nie na pasku dalej niosę. Mężu zrobił obiad. Z puszki. Nieprawda. Jak to nieprawda? Prawie jakbym sam go robił, znaczy sam go upiekłeś. Dobrze. Nie całuj, masz zimno. Będę miała zimno w uchu. Alito, przepraszam. Mogę? No to mamy fasolkę po bretońsku. Smacznego, misiu. Mam nadzieję, że będzie ci smakować. Starałem się. Nie wątpię. A do obiadu kuchenne rewolucje. No, Alito, z kogo to są włosy? Zatkałaś odkurzacz na twoje, tak? No nie wiem, czemu ty się tak cieszysz. No co? No co? Spoko to jest, powiem ci. Dopiero teraz odkryliśmy z mami bota taki dynksik z... Patrzcie. No co ty gadasz? Z nożykiem. Pokaż, Krzyś, jak to wygląda. Tutaj jest nożyk w tym miejscu. O, widać to. Czekaj. No. Tu. I sobie po prostu tak się nazbiera. Przejeżdżamy pyk, pyk, pyk. I się wszystko rozcina i nie ma problemu. Z czyszczeniem. A tu zawsze... Jeszcze to jest... Co jest coś takie? Nie wiem, po co te grabki. Alito, teraz tu musisz wchodzić? Nie wchodź teraz. Serio? Tak, to są twoje włosy, no halu. Twoje włosy, no halu. Twoje. Łobuzie. Alito, co ty robisz? Pójdziemy umyć zęby? Co? Pójdziemy umyć zęby? Trypi ci z paszczy takim trupem. Przytulam cię. Gryzaczu! Nie gryzaj. Co? Au! Miażdżysz mi rękę swoim cielskiem. On się sypie z ciebie. A się z ciebie sypie. Ja nie wiem. Wiosna się sypie, lato się sypie, jesień się sypie, zima się sypie. Skąd ci się to tyle do sypania tego włocha bierze? Ale co, pokażemy jakie... Oła! Umiesz sztuczki! Aś się mi tu glebła. To nie... To nie jest sztuczka. To jest niegrzeczniak. Pies niegrzeczniak. Au! Nie! Co możesz robić? Nie! Ała! Tak, dobry pies. Lizać możesz. Au! Dobry pies. Au! Dobry pies. Nie, ale... Całą mam obślinioną rękę. Obślinioną mam rękę. Ale siad! Siad! Pięknie! Ale czekaj! Siad! Ali, siad, pięknie. Tak, drugą też. Nawet nie zdążyłam powiedzieć komendy. Ty już telepatycznie wiesz, co ja chcę. Tak, no, tak. Trzy godziny później. No. Ali, co to jest? Co to jest? Ognisko, czas na ognisko. Stwierdzimy, że mamy chęć na kiełbasę i Krzyś właśnie działa z drewnem. Ja się już ubrałam w totalnie wyglądający golf, ale ciepły, bo już się robi chłodno. Ale zdążymy sobie jeszcze dziawnąć kiełbaskę na wieczór. Co? Jak wygląda wychodzenie dalenia? O, właśnie tak. Już do domu. Ale nie, drapiemy. No.
Już czuję tą kiełbaskę. Cudoleńka. Dobrze ci? Tak. Deleniusku? Wyglądam jak kołnierz ortopedyczny. No nie Delenius? Tak w kołnierzu. Smażymy kiełbachę? Smażymy kiełbachę? Tak. Też kiełbaski potem, nie? Wiecie kiełbaski? Troszkę kiełbaski, tak, damy ciuszą. Ciuszę też mogę. I oto gotowa bułka z kiełbaską. Smacznego, kochanie. Szczelił mi tuk. Jak ci smakuje? Widać Alitę, jak czeka, że to jest kapnie. Dobra, idę jeść. To by było na tyle w tym vlogu. Mamy nadzieję, że Wam się podobał. Koniecznie zostawcie kciuka w górę i subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Zapraszamy na pozostałe filmy. Do zobaczyska i pa!